Szanowny i drogi księże kardynale, moje życzenia będą trochę nietypowe. Zostaną połączone z próbą przedstawienia mojego Fides et Ratio. Stara pieśń Azowa pięknie oddaje relacje między Bogiem a ludźmi. Jam niegodzien, Panie, tego, coś mi dał. Tyś mnie tak biednego umiłować chciał. Nic nie mam swojego, wszystko z ręki Twej. Przeciw moim wrogom Ty mi dajesz moc. Z Tobą mi nie straszna nawet śmierci moc. Czuję, żeś tu blisko, żeś mi pomóc chciał. Choć nie jestem godzien, tego coś mi dał. Pomimo tych wszystkich darów, człowiek swoim rozumem rozeznał dopiero 5% wszechświata. Wiemy już nawet, że jest ciemna materia i ciemna energia, ale ich nie rozumiemy, pośrednio tylko ich istnienie, obserwując poprzez efekty grawitacyjne. Jak do tej pory nie jest łatwo pojąć człowiekowi nawet to, że co rano słońce świeci. A cóż powiedzieć o zrozumieniu i akceptacji cudu eucharystycznego, w którym nasz Pan Jezus Chrystus pozostał pod postacią chleba i wina. Akceptacji, że sam Bóg nieustannie od 2000 lat umiera za nas na Golgocie podczas Eucharystii i każdego bez wyjątku zaprasza do skorzystania z daru odkupienia, skorzystania z daru życia wiecznego, z daru przebywania duszy poza czasem i przestrzenią, ale w towarzystwie Stwórcy Wszechświata, Boga Najwyższego Trójjednego. Doświadczeni nauczyciele wszędzie na świecie stosują zasadę najpierw przykład, potem wykład. Przekonałem się w moim codziennym i zawodowym życiu, że jest to bardzo słuszna zasada, stosowanie której skutkuje zarówno pozytywnym odbiorem, jak i chęcią doskonalenia się tych, dla których jesteśmy przykładem. Zasada ta na dodatek scala grupę, tworząc wspólnotę. Dialog w tej grupie, żeby ona przetrwała, musi być oparty na prawdzie. Można by się tu odwołać do ewangelicznego przesłania, lekko je modyfikując, żeby wasza mowa była tak, tak, nie, nie, bo co innego nie jest prawdą. A przecież, jak mówią wieki, tylko prawda jest ciekawa i wyzwalająca. Postrzegam nauczanie księdza kardynała jako zakotwiczone w prawdzie i szczerze za nie dziękuję. Niestety statystyczny współczesny Europejczyk postawił ohydę w jerozolimskim domu Europy. Odrzucił prawdę i miłość Boga i stwierdził, zachłysnąwszy się technologią, że to człowiek jest Bogiem, Panem życia i śmierci. Forsuje tezę, że ewangeliczna miłość jest dla słabych i niewykształconych. Zachłysnął się darami złego, oddając mu pokłon i zapomniał o słowach Jezusa Chrystusa, że zło do naszego serca nie wchodzi z zewnątrz, tylko zło z serca wychodzi. Jeżeli nie potrafimy miłością ewangeliczną zapanować nad przetworzeniem rzeczywistości odbieranej wszystkimi zmysłami. Proszę, ucz nas, drogi arcypasterzu, tego przetwarzania rzeczywistości. Ucz nas wybierania prawdy i dobra, z których powstają cuda dnia codziennego. Jak dają przykład wszyscy święci, miłość ewangeliczna wymaga odwagi i zaufania Bogu. Bardzo proszę, pomagaj nam, księże kardynale, znaleźć te cechy w każdym z nas. Z opisanych powyżej przyczyn bardzo trudna jest obecna praca kapłanów, proboszczów czy najwyższego prezbitera w diecezji, jakim jest arcybiskup. My, lud Boży, zamiast iść do Jerozolimy, podążamy, a właściwie zawiedzeni uciekamy do Emaus. W drodze tej bardzo łatwo dostrzegamy źdźbło w oczach naszych prezbiterów. Wyolbrzymiamy je do poziomu belki i porównujemy z naszą beleczką, to wychodzi nam łatwe,
a zarazem mylne usprawiedliwienie naszych słabości. Zapominamy przy tym o słowach Pana Jezusa skierowanych do Marii Magdaleny po odpuszczeniu jej grzechów. Idź i nie grzesz więcej. Szanowny i drogi księże kardynale, dziękując za codzienne nauczanie i posługę, życzymy Tobie i pracującym kapłanom diecezji łódzkiej wszelkich potrzebnych łask i darów Ducha Świętego, abyście pomogli nam i sobie osiągnąć życie wieczne w niebieskiej wspólnocie w Bogu Trójjedynym. Niech otacza Was swą przemożną opieką Królowa Polski, Królowa Kapłanów, Maryja, Matka Syna Bożego. Z kolei dziękując za Wasze mężne i odważne wyznawanie wiary, zobowiązuję się, a może ktoś jeszcze z nas też, do modlitwy za Was, prezbiterów. Na zakończenie, jako przedstawiciel wspólnoty akademickiej spotykającej się pod opieką księdza Przemysława Góry w parafii świętego Alberta Chmielowskiego, korzystając z okresu Bożego Narodzenia, podzielę się z szanownym gremium myślami papieża Benedykta XVI. Ten, który poza miastem został ukrzyżowany, poza miastem też przyszedł na świat. Od samego narodzenia jest on poza obszarem tego, co dla świata ma znaczenie i moc. Jednak właśnie ten, pozbawiony znaczenia i mocy, okazuje się kimś naprawdę mocnym, tym, od którego w końcu wszystko zależy. Jako chrześcijanie życzymy, aby udało się Wam i nam znaleźć światło prawdy naszego bytu, nowonarodzonego Jezusa Chrystusa z Dziewicy Maryi, i wejść w tym świetle na Bożą drogę. Niech dobry Bóg wszystkim Wam błogosławi w nowym 2024 roku. Amen.